teraz co? Raz, dwa, trzy dni będę dosyłał kolejne wojsko, żeby tutaj dołączało. Raz, dwa, trzy. A wy imperialiści, tutaj Lukas w nowej serii na moim kanale z gry w Europa Universalis 4, gdzie startujemy jako to malutkie Bizancjum oczywiście, tak jak wam to zapowiadałem. Naszym celem po pierwsze będzie zdobycie tutaj tych prowincji z tejże mapki, co prawda nie jest ona zaktualizowana do obecnych prowincji, ale mniej więcej tak czy siak w ten sposób poprowadzą nas misje Bizancjum. Dodatkowo jeszcze tutaj w paru komentarzach dość bardzo byłem proszony o to, żeby to zrobić na poziomie Very Hard, więc też zróbmy to na poziomie Very Hard, co daje następujące bonusy dla AI. A spójrzcie na to, dodatkowy Manpower 50% i dodatkowy Force Limit 50%. Pamiętajcie też, że Imperium Osmańskie na samym początku rozgrywki jest Lucky Nation, bo gramy zawsze na Historical, więc na samym początku rozgrywki Osman jest Lucky Nation, co jeszcze dodatkowo daje mu następujące bonusy. Będzie na pewno ciekawie. No a nasze malutkie Bizancjum 38 developmentu musi pokonać potężnego Osmana z 325 developmentu. Jak dobrze, że bot jest po prostu durny w tej grze i go porobimy. Chociaż niekoniecznie za pierwszym razem, ale zobaczymy za którym razem mi się to uda. Miałem już okazję pokazywać wam idee bizantyjskie, no ale zobaczmy je na szybko jeszcze raz. Bardzo podoba mi się ten koszt tutaj advisorów i trochę mnie to kusi, żeby brać innowacyjny, ale nie, bo znowu widać, że to jest kraj, który jest stworzony pod nawracanie. Tolerancja jedynej słusznej, prawdziwej wiary prawosławnej oraz misjonary strength plus 3. No to jest po prostu wow. Dodatkowo mamy tutaj dyscyplinę, dodatkowy manpower, good produce modifier, no i reszta to już jest taka mech. Ale to co powiedziałem, to jest bardzo mocne. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Misje bizantyjskie też są super, co prawda są sfokusowane tutaj na podbojach, ale jest to bardzo fajna sprawa, zwłaszcza tutaj otworzenie TMS system plus 25% dodatkowego manpowera i tutaj misjonary plus 2 do końca gry i tolerancji prawdziwej wiary plus 2, mega stabilny kraj i mega szybsze nawracanie, idealny kraj do jednej wiary prawosławiem przecież. By the way, żeby mieć takie misje, które tutaj widzicie, musicie posiadać dodatek Purple Phoenix. Jest on niestety niemożliwy do kupienia osobno i jest częścią pakietu, którego nazwy oczywiście nie pamiętam, ale jeżeli pamiętałem, no to udałem to w opisie. Mam bardzo dziwnych rywali, takich nietypowych. No, władca, lepiej go zabić i następcę też lepiej zabić, ale to może za chwilę. Potencjalnych sojuszników na poziomie Very Hard też mamy niezbyt dużo. Jedynie tutaj zielona Serbia nas wesprze w naszych dążeniach przeciwko Osmanowi, ale spróbujemy jeszcze kogoś złapać. Doradców wziąłem sobie następujących, plus oczywiście fokus na punkty militarne. Oh my god, i teraz trzeba się zająć na szybko estate'ami. Swoją drogą, poradnik do estate'ów powinien już niedługo pojawić się na kanale i pamiętajcie, żeby też zajrzeć do poradnika dotyczącego gatheringu, bo naprawdę tam sporo tłumaczy na temat tej nowej mechaniki, a jakoś mam wrażenie, że YouTube nie rozesłał wam informacji chyba do tego poradnika, bo mam bardzo mało wyświetleń. No a dodatkowe 20 punktów za Very Hard utrudni nam troszeczkę tutaj sprawę. Tak z ciekawości, tak Osman może mieć jedynie tylko 60 tysięcy wojska w polu, które zapewne będzie miał. Ale to jest bardzo dziwne, że ma jedynie tylko 568 manpowera co miesiąc do naszych 102. Jak ja to wygram, to będzie cud. Te moje dzielne przyszłe 12 tysięcy wojska. Tak, będzie na pewno robiło robotę. No ale wróćmy do estate'ów. Tutaj w zasadzie zrobimy to tak dość nietypowo jak na mnie, bo najpierw odpalimy sobie wszystkie punkty, które mogę, żeby dostać tutaj minusy. A! Tylko czekajcie, najpierw ja muszę im zabrać ziemię? Tak, jeszcze zabierzemy im ziemię. Tak, tutaj punkt militarny, tutaj punkt taki, następnie sprzedajemy tytuły za 200 golda i na ten moment nic więcej już tutaj zrobić nie mogę. Za chwilę nam się odpali pewien event, który przywróci mi 30% kraulanców. Kto by się tym przejmował w takim razie? Za pieniądze. Po pierwsze zbudujemy dwa ciężkie okręty. Tak dalej ponad limit będziemy to stawiali, jak tylko będą tutaj dzielni marynarze przybywali. Spróbujmy poprawić relacje z Węgrami. Serbię oczywiście bierzmy na ten sojusz, bo się nam przyda to od razu. Polski nawet nie próbuje, bo i tak zaraz będzie miała limit relacji, ale możliwe, że spróbujemy sobie wziąć Litwę dodatkowo. Trzymajcie kciuki, żeby moi tutaj generałowie byli naprawdę nieźli.
No i w sumie król jest. No chyba już wiem, kogo Osman będzie atakował. Szkoda, że ma tylko forty podniesione. Round 2. Fight! Okej, no i poszedł pierwszy restart, bo Osman mnie zaatakował, ale za drugim razem mamy trochę większego fuksa. Osman i Węgry mają siebie na rywalu i jestem naprawdę bliski posiadania Węgier na sojuszniku defensywnym, więc zawsze coś na propsie. Ale ja myślę, że ja zaatakuję Osmana za chwilę. Weźmy troszeczkę pożyczek, a w sumie to nie takie troszeczkę, nawet dość sporo bym powiedział. Tutaj mam jeszcze misję do Burgersu do wykonania, którą robię powolutku. Niestety na tym podejściu nie mam żadnych fajnych generałów, a dodatkowo jedynego, którego bym brał, nie mogę zrekrutować, bo jest za daleko. I teraz musimy bardzo szybko przewieźć moje wojsko do Bizancjum, znaczy do Konstantynopola, żeby tutaj Osman nie podniósł fortu. Bo już zauważyłem, że rzeczywiście mieliście rację w poprzedniej serii, że on odpala forty w momencie, kiedy my tutaj mamy wojska, a ignoruje nas, jak jeżeli wojska mamy tutaj, więc trzeba to przejść w przeciągu miesiąca, dlatego zrobię to ręcznie. Widzicie, już odpalił tutaj 160, ale to nie jest jeszcze problem dla nas. Spokojnie, przewidzimy jeszcze resztę. A, i oczywiście Diplomatic Reputation typa wyrzucamy, bo nie jest już nam potrzebny. Do wojsk zaczynamy od zdobycia Gelibolu, bo to jest mega ciężka do zdobycia prowincja. Praktycznie musieliśmy to zrobić od razu na starcie. Moja flota blokuje w tym momencie cieśniny i połowa gdzieś armii osmańskiej tutaj się znajduje. Niestety ta większa połowa znajduje się tutaj. Tak, bo połowy są dwie, niekoniecznie są równe. No i spróbujemy to zrobić jakoś szybko. Walczę tylko i wyłącznie z Osmanem, mam Urgola. Próbujemy to zdobyć. Tutaj wyślę tą armię na stolicę i zobaczymy, jak to będzie. O, pięknie. Zdobyty kolejny fort. Tylko te najbardziej uszkodzone okręty odłączę i schowam do portu. Szkoda, że tej fortecy nie zdobyłem, no ale realnie i tak bym jej nie zdobył. Od razu lecimy dalej. Czekajcie, tutaj mamy 0 na Siege'u, tutaj mamy 1 na Siege'u, okej. What the fuck? Jak on to tak szybko zdobył? Nie wiem, miejmy nadzieję, że my teraz szybciej tutaj zdobędziemy inne terytoria, zanim on to wszystko sobie podbija, bo inaczej to będzie jakaś tragedia wielka. Zrobię bardzo duży overforce limit, żeby wygrać tutaj z nim bitwę jak najszybciej. Na jedną bitwę. Jeżeli tą jedną bitwę wygramy, to już mamy wszystko z bani. Nowy system najemników, nie mogę na niego narzekać, powiem wam szczerze. Edirne zdobyte. Teraz zrobiłem coś takiego, że chcę tutaj stoczyć bitwę pod Salanikami, żeby nie było. W której rzucam wszystko, co mogę, Ja na ten moment dostaję minus 54 golda za overforce limit mojego wojska, no ale realnie tylko tak możemy to zrobić. Mam problem coś z tymi moralami, strasznie dziwnie to wyświetla. W niektórych jako pełne, w niektórych jako niepełne. No ale to też za bardzo nie wiem co zrobić. Poczekajmy jeszcze miesiąc, może nie zbankrutuje. I wbijemy się tutaj na pełniejszych moralach. No ale musimy już to robić, bo inaczej będzie zaraz bankrut. Może wygramy tą bitwę. Tylko niech to leci mi na trójce. I będziemy dosyłali wojsko po kolei. Dobra, ty dotrzesz którego? 24, tu się dobijecie, 22, to jeszcze raz, dwa. I teraz co? Raz, dwa, trzy dni będę dosyłał kolejne wojsko, żeby tutaj dołączało. Raz, dwa, trzy. I jak to nam się nie uda, to szczerze mówiąc nie mam żadnego pojęcia, jak ja mogłem to wygrać. Ale dobrze jest. Chyba poszły jakoś tiki po naszej myśli również. Dajesz, nie, to ta dziewiątka na koniec! Ale wygrałem! Ja to wygrałem! Oh my god, dobra, ścigamy ich, trzeba niszczyć przeciwnika jak najszybciej, jeszcze nie wiem gdzie ucieka, jeżeli tutaj, no to super. To się od razu w niego wbijamy, dalej go ciśniemy. Póki mogę, będziemy go cisnęli cały czas, oczywiście
Możliwe, że mi bankrut w którymś momencie strzeli, bo nie, nie uniknę tego, realnie tego nie uniknę. Może tu wejdzie stack wipe, może go pobijemy, może nie. Jest przed stack wipe! Boże, dzięki ci! Nawet nie wiecie, jakie to szczęście w tym momencie dla mnie. Dobra, oczywiście muszę teraz zacząć rozwiązywać to wojsko, które mam w Overforce Limicie, bo za chwilę zbankrutuje. Ostrzeliwujemy Ateny, żeby szybciej je odbić. Fajnie jest to, że Osman już mógłby mi porobić tą flotę, bo jest no w nie najlepszym stanie, patrząc na to, ilu mamy marynarzy. No ale lecimy dalej. Ja tutaj pozwalam sobie rozwiązywać wojsko. What the fuck? To są jakieś jaja! Mam wojnę o sukcesję serbską. What the fuck? Jeszcze z Wołoszczyzną. I wy mi powiecie, że nie, wy powiecie, że to robię jakoś specjalnie, ale ja tego nie robię specjalnie, to się samo dzieje. Lukas jest już takim prostym, że na very hardzie po prostu dostaje, wiecie, unię na lewo i prawo z każdym krajem, z którym graniczy. Ej, ile mi tak by the way poczek zostało? Mam 1000 golda zadłużenia, mam 57 loanów na 98, które mogę mieć. Pff, spoko. 89% z Osmanem. Osman, ty mi oddasz wszystko, co chcę tutaj. Wszystko mi oddasz. Plus war repsy w sumie. Bo nie ukrywam, że bardzo by mi się przydały do spłacenia moich długów. W 10 lat, jakbyśmy mieli war repsy, to ja może nie będę musiał... Nie no, nie wezmę nic od Wołoszczyzny, bo realnie by mi dał to taką agresywną ekspansję tutaj. I koalicję, że nic z tym nie zrobię. Serbia, improve relation. Przecież będą mieli z tym taką polewkę na Discordzie, jak ja im wyślę screena z tego. Nikt mi w to nie uwierzy, że ja to dostałem po prostu z eventu. Jeszcze pamiętam, Alt F4 używałeś. Aha. Włoszczyzna, Hercegowina. A Osman nie odpowiedział na to wezwanie. Ciekawe. Przez to, że ma ze mną wojnę. Jakby to powiedzieć. Bo mnie interesują pieniądze, chociaż i tak chyba... Jeżeli wziąłbym wasala, to teraz dla mnie to jest śmierć. Bo to jest wojna z Węgrami. 4-5-5, lepsza technologia w tym momencie. I jeszcze mają Hyundai'a na dowódcy. Znaczy Janosa mają na Hyundai'a. Janosa mają na dowódcy. Więc wasalem ich nie chcę na bank. Pieniądze, coś zawsze mi dadzą. I tyle, no tyle. Nie chcę ich na wasala. To byłaby moja śmierć. Ale za to może tutaj warto już skończyć Osmana. Teraz tak, mamy to. Mamy War Reparation. Mam wszystkie prowincje, które potrzebuję od nich na Reconquestie. No okej, okay. Takiego tutaj zrobimy sobie peace deala. Biorę od nich War Reparation. Jeszcze dwie prowincje mi zostaną. W takim razie w późniejszym etapie do odbicia. O, jak sobie tutaj zobaczycie, te dwie prowincje. 7 i 6 developmentu. Więc nie jest to aż tak źle. Wykorzystamy to kolejnym razem oczywiście. 825 golda, war reparation i tyle mi wystarczy. Na razie od Osmana 14 tysięcy straconych żołnierzy, 33 tysiące stracił Osman. Jakaś misja mi się odpaliła. Turkish driving from the Western Balkans. Oczywiście mu odbolujemy. Ej, jaką ja mam flotę, kurde, 30 okrętów. Ej, jest 10 okrętów od Osmana zdobyłem. Czekajcie, to lecimy sprzedawać, bo to już wiem, że to jest dobre do sprzedawania. Transportówek nikt ode mnie nie kupi. Realnie, bo boty nie chcą kupować ich. A to! Bo odbolujemy. No dobra, nie jest tragicznie. To teraz takie krótkie podsumowanie. W sumie wziąłem jeszcze jednego loana w międzyczasie. Mamy 14% inflacji. Dosłownie czuję się, jakbym grał Polską. Następnie władcy nie wymienię i na razie nie będę wymieniał, ponieważ tutaj zobaczcie dodatkowe koszty advisorów minus 20%, chociaż nie mam żadnych, ale możliwe, że za chwilę ich zatrudnię. Nasz total income 9 oszałamiające golda, jak mieliście okazję zobaczyć, oraz mamy force limit 13 wojska, ale to w sumie za chwilę chyba ulegnie powiększeniu, jak tutaj dodaję to wszystko do state'ów. Tak. Więc jeszcze troszeczkę pieniędzy oszczędzę, autonomia zaraz pójdzie mi w dół i się przeliczy, będę zarabiał więcej. I tak nam się to prezentuje teraz, na chwilę obecną. Może Meluf mi da sojusz? Nie. Tak z ciekawości to Osmana w ogóle nie osłabiliśmy. Nadal ma 50, miał 65, teraz ma 53 force limitu wojska. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!